Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że jak być może wiedzieliście, trwa mała aferka wokół Disneya. A mianowicie, w jednej z restauracji w Disney World zmarła kobieta. Zamówiła ona jedzenie, upewniając się, czy na pewno nie ma w nim alergenów konkretnych. Obsługa zapewniła, że niczego takiego tam nie ma, ale jednak było, dostała bardzo silnej reakcji alergicznej i zmarła. I jej mąż pozwał Disneya za to. A w odpowiedzi na to Disney wystosował pismo do sądu, domagając się przeniesienia tej sprawy do arbitrażu, tak, nie na salę sądową, bo mąż zmarłej kobiety ma konto na Disney+. A w zgodach, które kliknął on, zakładając tam konto, było zobowiązanie się do niepozywania Disneya do sądu o nic, więc sprawa nie może zostać załatwiona w sądzie, tylko co najwyżej właśnie w procesie arbitrażowym, bo ich zdaniem była to wiążąca umowa, kliknięcie tej zgody przy zakładaniu konta na Disney+, i teraz nie ma on prawa tego zrobić. I niektórzy eksperci, tacy jak na przykład Hossein Fazilatfar z Creighton University, zwracają uwagę, że przeciętny Joe w Ameryce nie wie nawet w ogóle, czym jest arbitraż, więc nie może w pełni świadomie zawrzeć takiej umowy, nawet jeżeli kliknął w nią w internecie, ale wiele innych firm również używa tego typu zapisów w zgodach, które klikamy, między innymi Walmart czy Airbnb, i w przeszłości sądy w USA już się przychylały właśnie do interpretacji firm, orzekając, że nawet jeżeli nie jest pewnym, nie wiadomo, czy to kliknięcie zgody było faktycznie wiążącą umową prawną, czy nie, to określić to należy właśnie również w arbitrażu, a nie w sądzie. I zobaczymy jeszcze, jak zdecyduje sąd w tym konkretnym przypadku Disneya i w którym kierunku to wszystko pójdzie. Natomiast to jest odpowiedź, która czasem pada w internecie. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, co jest zapisane w tych zgodach, które klikamy cały czas? No, okazuje się, że to ma, i to nawet dość spore. I wiecie, był taki stary odcinek na Wojnie Idei kiedyś o tym, czy wchodzimy być może przypadkiem w okres korporacyjnego feudalizmu, w którym mamy już jawną hierarchię, w której prawa korporacji stoją ponad prawami indywidualnych ludzi. Można go sobie odświeżyć, bo aktualny, że tak powiem, jak nigdy. Kolejno. Zakaz wszelkiej popularyzacji idei i poglądów związanych z nietradycyjną orientacją seksualną. To efekt przyjętej w środę przez bułgarski parlament nowelizacji ustawy o nauczaniu w przedszkolach i szkołach. Ustawę przyjęto głosami 135 deputowanych z 240-miejscowego parlamentu. 57 z nich było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. Powodem pilnego wniesienia noweli stała się ankieta przeprowadzona w szeregu szkół krajowych w kwestii stosunku uczniów w wieku od 14 do 18 lat do osób LGBT, zainicjowana przez pozarządową fundację. Podanie wiadomości o ankiecie spowodowało duże poruszenie i bardzo negatywne reakcje społeczne. Kilka dni później do parlamentu wniesiono tekst noweli, który był szybko procedowany i głosowany. Dwa czytania odbyły się w środę. Według noweli w bułgarskich szkołach i przedszkolach wprowadza się całkowity zakaz popularyzowania w jakikolwiek sposób idei i poglądów związanych z nietradycyjną seksualną orientacją lub określaniem odmiennej od biologicznej tożsamości płciowej. Wieczorem przed budynkiem parlamentu odbył się protest przeciwko noweli zorganizowany przez zwolenników opozycji. Ja wiem, że w Polsce jest pewnie niemało ludzi, którym się wydaje, że taki zakaz to jest fajny pomysł, że może nawet u nas można byłoby coś takiego wprowadzić, bo ludzie tacy obawiają się, wyobrażają sobie, że taki przepis wykluczyłby ze szkół jakieś, nie wiem, jakieś toksyczne, czy jakieś faktycznie zideologizowane formy aktywizmu, tak jak na przykład opowiadanie dzieciom, że płeć to konstrukt społeczny i że ona istnieje tylko performatywnie, albo zachęcające do podważania własnej tożsamości i innych kroków z tym związanych, ale przecież wszystkie tego typu ustawy to jest coś dalece wykraczającego poza to, poza odnoszenie się do tych obaw. No bo de facto w ten sposób przekazuje się władzy prawo do zakazywania mówienia o konkretnych ideach i poglądach. Innymi słowy, do cenzury, tak bardzo otwarcie. To jest dokładnie to samo, co ja omawiałem w przypadku projektów Kai Godek z zeszłych lat. Tam to już w ogóle było wprost sformułowane jako ideologiczna cenzura i zakaz zgromadzeń. I ja rozumiem, co może kierować ludźmi, którym się wydaje, że to są dobre pomysły, ale nawet jeżeli ktoś boi się radykalnych form pewnych idei i poglądów, to oddawanie rządowi władzy do regulowania, o czym wolno, a o czym nie wolno mówić, nigdy nie jest dobrym pomysłem. Kolejno. Fala przemocy rozlewa się na niektóre niemieckie landy i władze kraju zauważają, że coś trzeba z tym fantem zrobić. Wypowiedziano już wojnę gangom, które na ulicy toczą bezpardonową swoją własną wojnę, ale równolegle szuka się narzędzia, które mogłoby nieco zmiękczyć osoby łamiące prawo. Policjanci zrzeszeni w związku zawodowym zwrócili uwagę, że prawdziwym problemem na niemieckich ulicach są nożownicy, a ataki z wykorzystaniem tych niebezpiecznych narzędzi stały się prawdziwą plagą. Stąd też z zadowoleniem przyjęli propozycję prawa, które zabraniałoby poruszania się po ulicach z nożami, ale idą o krok dalej.
proponują, aby nie tylko karać, ale dawać pewną zachętę. A głos w tej sprawie zabrał przewodniczący Federalnego Związku Policji Jochen Kopelke. Aby to rozwiązanie było skuteczne, rząd federalny musi stworzyć poważne zachęty dla tych, którzy się poddają. Konkretnie może to oznaczać rok Netflixa za oddanie zakazanego noża motylkowego, powiedział przewodniczący. W pierwszej chwili wiele osób potraktowało tę propozycję jako żart, bowiem mało kto chciał poważnie traktować, aby w ten sposób premiować ludzi, którzy wałęsają się po ulicach z nożami. Szybko jednak pomysł znalazł wsparcie wśród niektórych polityków zielonych, a zdaniem parlamentarzystki tego ugrupowania Iren Michalic, małe zachęty, choć niekoniecznie od razu Netflix, byłyby dobrym pomysłem. Na razie głos niemieckiej posłanki wydaje się być odosobniony, a jak informuje Bild, na związkowca, który zaproponował abonament Netflixa w zamian za nóż, wylała się fala krytyki. Czy kolega Kopelke jest jeszcze przy zdrowych zmysłach? Nagroda dla przestępców, którzy oddają zabroniony przedmiot? Jak muszą się czuć ofiary ataku nożem i ich rodziny, gdy słyszą coś takiego? Powiedział gazecie Heiko Tegatz, przewodniczący innego policyjnego związku. Również większości polityków nie spodobał się pomysł tak pobłażliwego walczenia z przestępczością. W ocenie przewodniczącego CDU w Dolnej Saksonii, Sebastiana Lechnera, Niemcy mają wymagać przestrzegania prawa, a nie nagradzać, gdy ktoś to robi. Obecnie zakazane jest noszenie na ulicy noży motylkowych oraz długich, o długich ostrzach, a debata nad pomysłem zaostrzenia przepisów dotyczy m.in. noży sprężynowych i o ostrzach dłuższych niż 6 cm. Ja uważam, że ten news jest absolutnie fantastyczny, w tym sensie, że ukazuje on bardzo popularne formy kompletnego oderwania od rzeczywistości. Po pierwsze, pierwsza ta forma polega na takim niemal przedszkolnym założeniu, że no, jak pokażemy im, że jesteśmy dla nich mili, no to może oni też się zrobią mili. I wiecie, tak no, abstrakcyjnie co do zasady, to może nawet jest niezłe podejście, wiecie, no nie wiem, w sporach koleżeńskich, ale raczej nie kierowałbym tego podejścia do nożowników grasujących po niemieckich ulicach. Taki pomysł mogą wystosowywać tylko ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia realnego konfliktu, w którym są jakieś stawki, wykraczającego poza sztywno określone, wiecie, normy etyki biurowej, powiedzmy, nie? A druga forma tego oderwania pokazuje absolutnie klasistowskie spojrzenie na w większości biednych przecież ludzi, którzy dopuszczają się tych przestępstw. No bo z jakiego założenia ta propozycja wychodzi? Że ci ludzie naparzający się nożami na ulicy, no to no chyba się po prostu nudzą, co nie? No a jak się spędza czas wolny? Na Netflixie. No to może jakbyśmy dali im Netflixa, to już daliby se spokój z tymi nożami, nie? No takie pomysły mogą wypływać tylko od ludzi obracających się w sterylnym, ściśle uregulowanym środowisku, które jest biegunowo odległe od codziennego doświadczenia większości ludzi, już nie mówiąc o osobach z różnego rodzaju marginesów. Kolejno. Ceny mieszkań w Polsce w ciągu ostatniego roku urosły najbardziej od 16 lat, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wynika z nowych danych NBP. Mieszkania w największych miastach w Polsce na rynku wtórnym drożały w ciągu roku od wprowadzenia rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Najszybciej drożały od 2007 roku. Wynika z nowych danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. Pokazuje to wyliczany przez bank tzw. indeks hedoniczny mieszkań, czyli taka forma pomiaru zmian ich cen, która uwzględnia ich cechy takie jak metraż. W okresie od lipca 2023 do czerwca 2024 ceny w 7 największych miastach w Polsce urosły, licząc w ten sposób, o 19,2%. Co ciekawe, rok wcześniej, czyli od lipca 2022 do czerwca 2023, ten wzrost wynosił tylko 2,9% i był wtedy najwolniejszy od 2016. Podobnie zmieniła się sytuacja na rynku pierwotnym. W ciągu ostatniego roku ceny poszły w górę o 20% ponad, a rok wcześniej tylko o 4,8%. Wygląda więc, że lipiec przed rokiem był przełomowy, a to akurat wtedy zaczął funkcjonować program wymyślony przez rząd Mateusza Morawieckiego. W 2007 roku takim dopalaczem na rynku były kredyty frankowe, sprawiające wtedy wrażenie nisko oprocentowanych. Najbardziej na średni wzrost wpłynął Kraków, gdzie mieszkania w ciągu ostatniego roku podrożały aż o 28,8% na rynku wtórnym i o 31,8% na pierwotnym. W ostatnich tygodniach pojawiło się w Polsce kilka opracowań pokazujących pierwsze spadki cen mieszkań zanotowane w czerwcu lub lipcu. Nie wykluczają się one z badaniem NBP, ponieważ ono obejmuje cały drugi kwartał, w którym ceny zdążyły wzrosnąć w kwietniu i maju, zanim w niektórych miastach zaczęły delikatnie spadać w czerwcu. I to jest temat, który był tutaj omawiany na kanale wielokrotnie. I to jest doskonały przykład tego, że nieprawdą jest, iż jeśli widzimy problem, to lepiej zrobić cokolwiek niż nic. No właśnie nie, bo problem na rynku mieszkaniowym jest od lat, ale takie formy programów rządowych nie tylko nie pomagają, ale wręcz szkodzą w dłuższej perspektywie i przypominam, że eksperci od lat ostrzegali, że dokładnie takie będą ich skutki tych programów i takie są. I oczywiście najlepiej byłoby no, zrobić coś, ale skutecznego, ale wiecie, jeżeli chcąc, żeby wyglądało, że coś robimy, robi się cokolwiek i to się okazuje nieskuteczne, to może właśnie autentycznie wręcz pogorszyć sprawę. Wspomnijmy w ogóle, że wiele wskazuje
wskazuje też, że zapowiadany kredyt 0% nie zostanie jednak wprowadzony, bo nie ma spójności w koalicji rządzącej na ten temat. I całe szczęście, bo jeżeli by tak się jeżeli by nie został wprowadzony, chociaż na przykład Jacek Tomczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, upiera się, że to byłby dobry pomysł, a polskie rodziny czekają na ten kredyt 0%, chociaż jego skutek w dłuższej perspektywie byłby na pewno jeszcze gorszy niż tego 2%. I wiecie, ja nawet rozumiem, że część wyborców no właśnie może czekać na ten kredyt, bo jak przeczytała, na czym on ma polegać, to im się pomysł spodobał, ale właśnie w rządzie powinni siedzieć minimalnie świadomi ludzie, rozumiejący, że jak wprowadzą nawet na życzenie wyborców coś, co im w dłuższej perspektywie zaszkodzi, to zaszkodzą nie tylko tym wyborcom, ale i samym sobie, bo spadnie im poparcie. Kolejno. Z zasad wskazywanych przez sądy wynika, że porzucenie życia w Warszawie i przeprowadzenie się w Bieszczady w 2005 roku do pustelniczej chatki bez prądu nie uwolni od wizyty komornika od Poczty Polskiej w 2024, bo abonament RTV nie interesuje się tym, czy mamy telewizor albo radio. Chyba, że warszawiak pustelnik przed wybraniem pustelniczego życia będzie pamiętał o wyrejestrowaniu się z abonamentu RTV. W opowieści przedstawionej w artykule przyjmijmy jednak, że pustelnik zapomniał o tym. Przez prawie 20 lat miał spokój, nikt go nie informował o zaległościach, a komornik przyszedł do niego w 2024. Pustelnik Patryk Strzałek to postać fikcyjna i jak wszystkie daty oraz opisane działania Poczty Polskiej, sądów i komornika. Jest niepotrzebna ona do pokazania, że osoba całkowicie odcięta od cywilizacji, w tym od prądu, urządzeń elektronicznych i mediów, też może spotkać na swojej drodze komornika egzekwującego zaległy abonament RTV. Bo polski system pobierania tego abonamentu nie interesuje się tym, czy osoba, od której komornik egzekwuje dług, rzeczywiście miała możliwość korzystać z oferty publicznej telewizji albo publicznego radia. W przypadku naszego pustelnika prawdopodobnie nawet zaświadczenie z Tauronu, że do jego chatki nie podłączono prądu elektrycznego, nie zatrzymałoby komornika ścigającego zaległy abonament RTV, bo przecież mógł oglądać nielegalnie telewizję z akumulatorów naładowanych u sąsiadów, najbliższy dom 5 km od chatki, albo z zamaskowanych przed kontrolerami Poczty Polskiej paneli fotowoltaicznych. Poza tym radia są na baterie. Tego typu sytuacje, jak wymyślone w przykładzie, nie są winą żadnej osoby pracującej w Polsce przy ściganiu zaległego abonamentu. Takie jest prawo. Pracownicy poczty, urzędów skarbowych, komornicy i sędziowie muszą je stosować. Nie ma złej woli osób pracujących przy zaległych abonamentach, znaczy mam nadzieję, że nie ma złej woli. Winne są przepisy, które nie widzą nic dziwnego w tym, że pustelnik przestał płacić abonament w 2005 roku. Przez 20 lat nie pamiętano o pustelniku, ale potem przypomniano sobie o nim. Uderzyło mnie, że główny żal osób płacących zaległy abonament RTV sprowadza się do pytania, dlaczego nikt przez 20 lat nie zwrócił się do mnie z informacją, że nie ma w archiwach poczty dokumentu wyrejestrowującego mnie z abonamentu RTV. I co ważne, w wyroku NSA z 7 marca zeszłego roku sąd przyjął rozszerzającą interpretację pojęcia abonament RTV, ściślej pojęcia odbiornik. Obejmuje ono także komputer, laptop, smartfon, tablet. Są to urządzenia, na których można słuchać radia albo oglądać telewizję. Wyrok zwiększa potencjalny zakres opłat z tytułu abonamentu RTV o te urządzenia. Wyrok ten jest w wyeksponowany sposób przywoływany przez Pocztę Polską. Dodajmy do tego wszystkiego, że to jest oczywiście właśnie fikcyjna sytuacja, ale realne sytuacje wcale nie są mniej kuriozalne. Gdyż, jak czytamy na Forsalu, sąd orzekł, że abonament RTV płaci również Polak za granicą. Zapłaci także ten, kto wywiózł narzędzie zbrodni, czyli telewizor. Tutaj złapano i nakazano zapłatę pani, która wyjechała do Belgii, zabierając swój telewizor, ale go nie wyrejestrowała w Polsce, więc złamała prawo, nie płacąc nadal abonamentu RTV. A wy płacicie, płacisz abonament RTV? I przypominam, tak jak mówię, że wszyscy powinniście go płacić, ponieważ jeżeli tylko macie komputer albo smartfona, a skoro oglądacie mnie tutaj, to znaczy, że macie jakieś takie urządzenie, no to zgodnie z prawem wychodzi na to, że jesteście zobowiązani do płacenia abonamentu. Jednocześnie zauważmy, że większość Polaków tego abonamentu nie płaci. Płaci go jedynie 1/3 obywateli, czyli technicznie rzecz ujmując 2/3 Polaków mogłoby zostać pociągniętych do odpowiedzialności i ukarane za to. I wiecie, oczywiście to jest fizycznie niemożliwe do wyegzekwowania na szerszą skalę, ale jeżeli jakieś prawo jest niemożliwe do powszechnego, praktycznego egzekwowania, to jest wystarczający powód, żeby uznać to prawo za źle skonstruowane. I po prostu nie powinno ono istnieć. To jest relikt poprzedniej epoki, innych realiów technologicznych i społecznych. Państwo powinno zlikwidować takie przestarzałe, niedziałające po prostu przepisy. Koniec tematu. I wiecie, ktoś może powiedzieć, że to jest drobnostka. No po pierwsze dla tej pani, którą sąd ścigał po wywiezieniu telewizora do Belgii, to chyba nie była drobnostka. A po drugie, tolerując takie rzeczy, oswajamy ludzi, w tym przyszłe pokolenia, z patologicznym systemem prawnym, tak? No bo w Polsce są takie przepisy, których po prostu nikt nie przestrzega. No i trudno.
to nie jest dobry stan, nie tak powinno wyglądać prawo. A pozostając w temacie nieoptymalnych przepisów, radiografowie w kilku szpitalach NHS, brytyjskiego odpowiednika NFZ, zostali poinstruowani, aby pytać wszystkich pacjentów w wieku od 12 do 55 lat, w tym mężczyzn, czy są oni w ciąży, przed wykonaniem zdjęć rentgenowskich. Kontrowersyjna polityka mająca na celu uwzględnienie pacjentów niebinarnych, transpłciowych i interseksualnych wywołała oburzenie zarówno wśród pacjentów, jak i działaczy. Wytyczne, które pojawiły się po incydencie, w którym transpłciowy mężczyzna nieświadomie przeszedł tomografię komputerową będąc w ciąży, wymagają od personelu pytania o stan ciąży bez przyjmowania założeń dotyczących tożsamości płciowej pacjenta. Niektóre szpitale poszły dalej, prosząc pacjentów o wypełnianie formularzy określających ich płeć przy urodzeniu, preferowane imię i zaimki. Według The Telegraph polityka ta doprowadziła niektóre kobiety do łez, a mężczyzn do ucieczki z wizyt. Radiolodzy opisali sceny zażenowania i frustracji, a jeden z pacjentów na pilnej ścieżce leczenia raka porzucił wizytę w gniewie. Organizatorzy kampanii wzywano ją NHS Trust do zaprzestania tego, co uważają za upokarzające praktyki. Krytycy twierdzą, że polityka ta może wywoływać traumatyczne wspomnienia u niektórych pacjentek, takich jak te, które doświadczały poronień. Jeden z radiologów zgłosił, że pacjent wymagający codziennych skanów przez tydzień zaczął wątpić we własną tożsamość po wielokrotnych pytaniach. Wiecie, że 10 lat temu to byłby sketch, nie? No serio, wyobraźcie sobie. Wchodzi facet do radiologa, a radiolog: czy jest pan w ciąży? Pytam, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jestem za mało inkluzywny. To brzmi jak treść dowcipu, znaczy brzmiało, tak? No bo już najwidoczniej nie. Co więcej, gdybyś 10 lat temu ostrzegał ktoś przed czymś takim, no to zostałby wyśmiany i powiedziano, że absolutnie nigdy nic takiego nie będzie się działo, proszę nie szerzyć nienawistnych teorii spiskowych. A jednak... Dodatkowo tutaj pada ciekawa obserwacja, bo z tej praktyki większość, radykalna większość społeczeństwa ma to negatywny wpływ na większość, tak? Ludzie czują się niekomfortowo, ludzie czują się upokorzeni. Utrudnia to życie ogromnej większości w celu domniemanego bycia grzecznym dla pewnej bardzo, bardzo małej mniejszości, a dodatkowo jest to wręcz zauważane, że takie uparte, każdorazowe dopytywanie się, czy nie jesteś w ciąży, na przykład dla kobiet, które niedawno poroniły, naprawdę może być dotkliwe. I zaryzykuję stwierdzenie, że kobiet, które poroniły i mogą mieć z tego powodu zrozumiałą traumę, jest w Wielkiej Brytanii więcej niż transmężczyzn w ciąży. I tutaj wracamy do tej obserwacji, którą ja czyniłem w ostatnim odcinku o tym, co pani Kotula odwala w TVP, że przyjmowanie politycznie poprawnych dogmatów zakładających, że im ktoś jest dalej od wyobrażonej normatywności, tym ma wyższy status moralny, no to nieuchronnie prowadzi to do tego, że gdy występuje konflikt interesów, na przykład między kobietami a osobami trans, to zawsze wybiera się interes osób trans. Pytanie tylko, czy to aby na pewno jest dobry pomysł. No i to tyle. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział nowych koszulek w naszym sklepie, to zapraszam do zajrzenia na zależy.pl. Link do bonusowej części prasówki, jak zawsze, jest poniżej. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.